Cześć. E, witam was Majapu. E, kolejny odcinek Majapu Daily. Dzisiaj dość nietypowo przynajmniej z mojej strony. Spokoju dziesiętego, słuchajcie, bo e, w miejscu, gdzie mam biurko w domu, w tym momencie odbywa się projekcja filmu na Apple TV e, dla moich dzieci, więc nie chcę im przerywać. Więc musiałem się zamienić z nimi miejscami. Jak widzicie, piękna kolekcja naklejek z filmów Disneya i Pixara i jeszcze innych. E, może by zrobić konkurs na przykład jakie postaci z bajek tam na tej ścianie widzicie. No ale to oczywiście żart. Tematem tak naprawdę dzisiejszego odcinka. Najważniejszym jest, co jest WWDC, czyli World Wide Developers Conference, która odbędzie się tradycyjnie już w San Francisco. W dniach 8-12 czerwca. Epicenter of. Um, change. Tak się taki jest slogan tej konferencji Tomek. Epicentrum jakich zmian to będzie Twoim zdaniem? No, zmiany przede wszystkim, chyba systemowe, tak? Nowe wersje OSX, OS10, X, nowe wersje iOS. WWTC to jest konferencja dla deweloperów, szkolenia, sesje, na, na których dużo się poświęca właśnie czasu programistom, więc tutaj będzie na pewno nacisk na Swift który jak mm -hmm. wczoraj pisaliśmy, jest ulubionym językiem, tak? Najbardziej lubianym językiem, tak. chociaż nie najpopularniejszym tam w komentarzach. Tak, tam był straszny, straszny hejt, bo w komentarzach, bo ludzie tego nie rozumieli. Słuchajcie, można coś lubić, ale można używać czegoś innego, bo na przykład film każe. Tak. I w ten sposób możemy mieć Swift, może być naj. Albo używamy, programujemy na przykład w Objective C, ponieważ. Yy... Póki co jest rynek na to i zapotrzebowanie, więc w tym się zarabia. Jeszcze, ja, ja na przykład jeszcze tam, do tak sobie śledzę ten rynek, to niezbyt często się widzi ogłoszenia pracy dla programistów Swift. Mhm. Także. Dlatego, dlatego no, Swift może być przez deweloperów ich ulubionym językiem programowania, ale niekoniecznie. Najpopularniejszym Jest najpopularniejszym, tak dokładnie. Jest. No, tutaj jakby najbardziej popularne, okazuje się, najbardziej popularne są takie, jak JavaScript. Java, mm. Python i tego typu języki. Nawet nawet nie Objective C, który znalazł się, co prawda, chyba tam w 10. Mm -hmm. miejscu. No, ale faktycznie, no, na pewno będzie, będzie dużo sesji o Objective C, albo, że o, o Swiftie, To jest to jestem bez dwóch zdań. Zauważ, że dojdzie sporo sesji o nowym urządzeniu, które także będzie sprogramowane w Swifcie. Dokładnie, czyli Apple o, Watch. No, Apple Watch. Mamy już w tym momencie trzy urządzenia, bo, jako jedno liczę urządzenia za iOS-em, czyli. Mm -hmm. Czy mamy Apple Watch, eee. mamy iOS, czyli iPhone, iPad, e, iPod Touch i mamy Maca. Mm -hmm. Tak, czyli OS10, też, też Swift. No a może, a może, a może dojdzie też programowalna platforma, też w Swifcie, w postaci Apple TV. E, na co szczerze mówiąc bardzo, bardzo liczę. Jak wiecie, zawsze wracam do tego tematu, że w końcu może. Apple pokaże to Apple TV, które będzie konsolą domową, takim domowym centrum rozrywki, gdzie będzie można trzymać na tym filmy, ale może nawet nie film, może trzeba, będzie można instalować aplikacje, aplikacje gry, będzie można grać w gry na telewizorze, używając iPhone'a czy iPada jako kontrolera, a nie przesyłać to ten obraz, wszystko te dane przez Wi-Fi. Także to jest, to jest taka moja cicha nadzieja na to. Mo możliwe, że w końcu się doczekasz, bo no mam nadzieję, mam nadzieję, że coś takiego powstanie mimo wszystko. Tak. Chciałbym bardzo, żeby, żeby coś takiego powstało. E, no dobra, no to mamy, mamy to. Jak myślisz? Apple pokaże coś więcej poza powiedzmy, no, no musi coś pokazać, no pokaże nowe wersje języku, prawda? Znaczy nowe wersje systemów operacyjnych. Systemów czyli... No właśnie. Jak myślisz, co będzie nowego? Co, co, co ciekawego pojawi się w tych systemach? iOS-9 mówi się, że ten system nie, nie, nie przyniesie jakichś specjalnych nowości, tylko się skupi na. Yy... Ja się tu nie spodziewam. Nie spodziewam się jakichś wielkich rewolucji. Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że Apple w zmiany, nie wiem, wizualne wprowadza delikatnie i powoli. No wiadomo, że iOS 7 był takim troszeczkę szokiem dla niektórych, natomiast. Yy... No i nie sądzę, żeby to zmieniali. No to była siódemka, czyli 6 wersji systemu było. W zasadzie tam te zmiany były drobne, więc. Możliwe, że będzie coś jakiegoś na, na, na wielkiego, na czym Apple będzie się chciało skupić i, i nam w jakiś sposób to zareklamować mocniej, ale to nie będzie nic, co by miało zatrząść rynkiem czy, mhm. czy naszymi sercami. No ale, ale ja. właśnie zobaczymy, bo być może i na to wskazuje chociażby ta beta iOS 8.4, która pojawiła się wczoraj wieczorem. Być może w, a, y, Apple przedstawi z tą nową usługę muzyczną, czyli oferowa taki konkurenta dla Spotify, dla y, Tidala, dla. Y, czego tam jeszcze? Deezera. Tak, tylko to nie, to, tylko to nie jest żadna funkcja, kto, której. no wiesz, dzisiaj mamy, dzisiaj mamy Spotify, mamy te wszystkie serwisy, mhm. także to będzie. to nie będzie żaden killer feature, tak? To będzie coś. Yy, no tak, no Apple Apple, czymś, Apple, co... a, Apple akurat pod tym względem goni, musi gonić, a nie kreować standardy. <grym> 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 także to prawda. No, także tutaj jakby no nie, było, nie będzie to żaden jakiś wielki hit, chociaż nie wiadomo jak, w jakim, jak to przygotują, bo jeżeli, jeżeli to wejdzie i będzie jakaś fajna cena, fajna oferta w jakiś tam sposób inna niż, niż Spotify czy Tidal czy, czy Deezer. No to kto wie, kto wie. Ja, ja, ja... Na pewno to będzie wygodniejsze, wiesz? W sensie tak, będzie, dlatego, będziemy tak ja już to mówiłem. Z jeżeli, jeżeli Apple wprowadzi taką usługę i ona nie będzie yy, cenowo od, od, yy, odskakiwać gdzieś od konkurencji, czyli za te powiedzmy około 20 zł, tak, yy, 19,90 chyba wychodzi z Spotify. Mm -hmm, jeżeli tak. w tych samych pieniądzach dostaniemy od Apple podobną usługę, to ja się nie będę zastanawiał. No ja się jeszcze zastanowię tylko nad jednym, nad ilością yy, zbiorów, bo to jest coś. Chociaż Apple ma największe zbiory, więc faktycznie tutaj nie powinno być problemu. No mam nadzieję, zobaczymy. Ja też się chyba wtedy nie będę zastanawiał i się przerzucę, może przesiądę wtedy na, na tą usługę od... Yy... Od Apple. No i ciekawy jestem, czy coś, czy coś więcej pokażą. Nie sądzę, że Apple odeszło od pokazywania sprzętu. Już od lat nie pokazuje w zasadzie sprzętu na, na WWDC, tylko pokazuje jakieś rozwiązania, jakieś nowe usługi tego typu e, tego typu rzeczy. Więc no ciekawi mnie, ciekawi mnie tak naprawdę, co, e, co oni pokażą. No i zobaczymy, czy w iOS 9 będziemy. O, ja iOS 9 się nie rzeczywiście, ciekawy jestem, czy się pojawi. Czy się pojawi Siri po polsku? Ach, na, to czekamy. na to czeka cała Polska, natomiast mm. świat ma to, że tak powiem, głęboko gdzieś. Tak, no także prawda. tutaj Apple się nie będzie. Może, może dojdzie... wi wiadomo, wiadomo, że pracuje, bo pracuje tak, nad tak. polską wersją, nad, nad czeską i na słowacką, więc jest szansa. Znaczy, więc co wypadałoby, jak już Apple Watch wejdzie na, na rynek polski, wypadałoby, żeby ta Siri już była po polsku, bo tutaj, mm -hmm. no jednak. W pełnie możliwości właśnie Apple Watch tutaj będzie pokazywał właśnie w połączeniu z Siri. To prawda, to prawda. Zdecydowanie. No dobra, słuchaj, mamy jeszcze ile dwa miesiące można robić konkursy. Można, bookmakerzy powinni teraz obstawiać, co takiego Apple pokaże na, na tegorocznej konferencji Worldwide Developers Conference w San Francisco. Ja tylko tak dodam, że. Przy okazji Worldwide Developers Conference odbywa się dodatkowa konferencja, która się nazywa AltConf i to jest konferencja też dla deweloperów piszących w Objective-C, obecnie w Swifcie, dla tych, którzy tak naprawdę nie dostali się, nie udało im się kupić biletów i tam też się pojawiają całkiem dość duże sławy, jeśli chodzi o ten świat programistów na ios a więc myślę, że tam też może być ciekawie. Trzeba przypomnieć tutaj niektórym słuchaczom, bo może nie każdy kojarzy, jak wygląda WWDC, bo to jest nie dość, że bilety są bardzo drogie, to w mm -hmm. dodatku. Rozchodzą się w, w kilka minut. Znaczy, nie, teraz kiedyś było tak, że kto pierwszy, ten lepszy. Teraz jest tak, że ludzie się rejestrują. Apple mm -hmm. losuje z tych wszystkich, którzy tak, chętnych. Faktycznie. Apple losuje tych, który, którzy mogą dopiero kupić sobie ten bilet. Mhm. Kiedyś było tak, że kto pierwszy ten lepszy, czyli po kilku kilku minutach yy, biletów tak. nie, by, nie było. Natomiast teraz jest, ten, jest ta chwila czasu, żeby się zarejestrować. Natomiast mm -hmm. to, czy się dostaniemy, zależy już później od maszyny nosującej. Mm -hmm. e, oczywiście niektórzy dostają zaproszenia jakby odgórnie. Jakieś e, amerykańskie serwisy chyba są zapraszane na, na, na tą konferencję. Na keynote. Na bo na konferencję nie. Bo to rzeczy, które się pojawiają na konferencji, są tak naprawdę objęte klauzulą, więc. E, Wśród deweloperów. Mm -hmm. Tak. No. Nie można o tym pisać za bardzo. Dokładnie, dokładnie. No zobaczymy. 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 No dobra, e, to tyle w tym odcinku My Apple Daily. To był już, już nie wiem, pod 90 odcinek chyba podchodzimy. E, dajemy nadajemy cały czas. Ja przepraszam, że w słuchacie wczoraj nie było odcinka, ale niestety ja wczoraj umierałem. E, czułem się strasznie jakby Tomek, Tomek, mógłby wczoraj nagrać odcinek Walking Dead ze mną, a nie, nie My Apple Daily. <ślesz> 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 Więc e, już wróciłem do świata żywych, już nie jestem zombie. E, no i co, oglądajcie nas słuchajcie i do zobaczenia. Jutro. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.